Myślę, że najlepszą we freestylu jest wolność. Nic nas nie ogranicza. Nie mamy własnych trenerów. Wszystko, czego nauczyliśmy się, zawdzięczamy tylko sobie. Tak jak mówi sama nazwa freestyle, czyli wolny styl, wykonujemy to, co chcemy, nie ma z góry narzuconych reguł. Będąc freestylerem, poznaje się wielu ludzi, z którymi później się trzyma kontakt. Freestylerzy są rozsiani po całej Polsce i to jest naprawdę fajne. Można podróżować po Polsce i praktycznie ma się w każdym miejscu z kim spotkać. Moimi największymi sukcesami w freestyle football na pewno było zdobycie Mistrzostwa Polski w 2015 roku w Bytomiu, wygranie Pucharu Polski w 2017 roku w Skawinie, no a także około 10 razy stawałem na podium zawodów krajowych, jak i międzynarodowych. Największym moim osiągnięciem jest zdobycie tytułu Mistrza Świata w kategorii Challenge w Pradze właśnie w 2018 roku, czyli jest to jeszcze świeże osiągnięcie. Studiuję logistykę na Politechnice Rzeszowskiej, jestem już na drugim semestrze magisterki. Cieszę się, że wybrałem tę uczelnię. Jest tutaj fajnie. Myślę, że ta uczelnia też daje mi możliwości do rozwijania się pod kątem właśnie sportowym. Politechnika wspiera nas w tym aspekcie, iż mamy możliwość treningu, kiedy nam się podoba. Możemy pójść na halę sportową, powiedzieć prowadzącym zajęcie, że chcielibyśmy kawałek sali do treningu i wtedy nigdy nie ma problemu, zawsze można wydysponować kilka metrów kwadratowych. Nazywam się Konrad Dybasz, mam 23 lata, jestem studentem logistyki na Politechnice Rzeszowskiej. Nazywam się Jaromir Poprawa, jestem studentem mechaniki i budowy maszyn na Politechnice Rzeszowskiej.